Witam serdecznie wszystkich Państwa na kolejnym poniedziałku na Kuźniczej. Zanim oddam głos prelegentowi, jeszcze jedno zdanie. W zeszłym tygodniu był wernisaż plakatów poświęconych Witoldowi Pileckiemu. Po spotkaniu możecie Państwo jeszcze te plakaty oglądać. One będą wyjątkowo krótko, bo tylko dwa tygodnie, więc dlatego tak pozwalam sobie zwracać uwagę na fakt owych plakatów, które tutaj są. A na dzisiejszym poniedziałku po raz drugi w przeciągu chyba kwartału. I nie ostatni. I nie ostatni. Tak, znaczy z dwóch spotkań jest ostatnie, tak, ale nie będę się bawił w matematykę z ekonomistą. Witam radnego miasta Wrocławia, pana doktora Krzysztofa Krystiana Mieszkałę. Witam Państwa. Witam serdecznie. Zabawę matematyczkę mi się język plącze. Historyk to powinien się historią zajmować. Dzisiaj poprzednie spotkanie nasze poświęcone problematyce samorządowej dotyczyło kwestii zadłużenia miasta Wrocławia jako takiego, czy Wrocławia obecne, które wyniknęło jakby z takiej dyskusji, która się wytworzyła pomiędzy prelegentem a publicznością, a salą. Obecne spotkanie dotyczy tematu spółek miejskich, czyli jakby dalej zadłużenia. Tak. Nie wrzucałem w wydarzenie niektórych tam materiałów, które pan radny tutaj zamieszczał, ale no, na przykład tytuły niektórych z nich brzmią tak. Spółki miejskie na skraju bankructwa. Tak? No więc jakby już nie będziemy się epatować, że jest tak źle, ale właśnie, czy jest tak źle? Jest jeszcze gorzej. Jest jeszcze gorzej. Jak powiedział Tewlię Mlecza, że jest tak źle, że gorzej być nie może. Może być tylko lepiej. Ja się to rozdać. I to już do rozdania, tak? Tak. Taki jest. To jest, ja to opublikowałem w tamtym roku. W tym roku jeszcze gorzej jest. Proszę? Jeszcze gorzej jak do roku. Tak, w tym roku będzie ciąg dalszy, bo jestem na etapie opracowywania takiego nowego raportu o tej kondycji. Może zanim zacznę, to ja wytłumaczę tą płaszczyznę jakby prawną, bo ona jakby jest istotna. Tak? Dlaczego są te spółki, dlaczego jest budżet miasta i dlaczego tak to wygląda, jak wygląda. Dlatego, że mamy pewną lukę prawną, która została celowo stworzona dla samorządów, które w ten sposób mogą omijać oficjalne limity zadłużenia. Bo oczywiście, jeżeli chodzi o budżet, jest tam limit. Ponadto przejrzystość jest dużo większa, ponieważ budżet jest tak ujmowany, że my widzimy dokładnie, na co te wydatki idą, który dział. Czyli jest bardzo trudno w budżecie coś ukryć. A te samorządy nieśmiale pewnie w drodze przypadku odkryły spółki prawa handlowego właśnie po to, by prowadzić inwestycje, na których z prawno-formalnego powodu ich nie było stać. Bo prawo nadaje limity, które gmina nie może przekroczyć. Zatem jeżeli przepisy prawa nam nie pozwalają się dalej zadłużać, a miasto by chciało mieć inwestycje, na przykład stadion miejski, bo powiem Państwu, że my byśmy stadionu nigdy nie wybudowali, posiadając taki budżet, jaki mamy. Ponieważ współczynniki zadłużenia nam się nie zgadzały. Tak? Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że sam stadion kosztował około miliarda złotych, a nasz budżet to jest teraz około 4, tak? Więc widzimy, że skala inwestycji przerasta możliwości miasta. Dlatego też samorządy stosują spółki miejskie, by obchodzić te limity. To jest takie bardzo obrazowe. Na przykład mamy budżet miejski, gdzie mamy zadłużenie na poziomie 2,6 miliarda, a samorządy wygenerowały do 2005 około 3,6 miliarda zobowiązań. To jest dwa razy więcej niż w budżecie, tak? Minus tego jest taki, że oficjalny dług miasta to jest ten, który wynika z budżetu miasta.
jakby przepisy prawa nie widzą zadłużenia w spółkach, to też miasto nie ma obowiązku mówić, że ono ma jakiś jeszcze inny dług. Oczywiście jak ktoś się zapyta, a co ze spółkami, to muszą odpowiedzieć, ale nie ma żadnej oficjalnej informacji, która pojmuje nam po pierwsze zestawienie wyników spółek, a dwa ich długu. To też dzisiaj bardzo trudno jest mówić o skali rzeczywistego zadłużenia samorządu, ponieważ większość dużych miast, a raczej wszystkie, stosują właśnie spółki handlowe. Dzisiaj w każdym mieście taką spółkę można spotkać, komunalną. Małe gminy, których jest przeważająca większość w Polsce, nie mają spółek, ponieważ tam nie ma powodu, by takie spółki prowadzić i tam rzeczywiście można mówić o jakimś, prawda, faktycznie działającym limicie zobowiązań. Ale mówię, jest luka prawna, czyli to nie jest coś takiego, że nagle tutaj w mieście stosujemy, tak? Jest luka, która umożliwia każdej gminie w Polsce założenie takiej spółki i w ten sposób się obchodzi limit zadłużenia. Drugą ciekawostką jest to, że do tego roku Regionalna Izba Obrachunkowa, czyli organ, który nadzoruje, tak, pana prezydenta, żeby czasem czegoś tam nie nabroił w budżecie, nie badała spółek miejskich. Idą zmiany w przepisach prawa i RIO w końcu będzie mogła do tych spółek miejskich wkroczyć. I teraz mamy dwa pojęcia, to jest kontrola i nadzór. Kontrola to jest możliwość wejścia i sprawdzenia, tak, z takim stanem rzeczywistym, a nadzór to jest możliwość działania. I o ile, jeżeli chodzi o budżet miejski, który podlega i kontroli RIO oraz nadzorowi, czyli jeżeli RIO stwierdzi jakieś nieprawidłowości, może działać, dwa, nawet może nam budżet sama uchwalić na przykład. W przypadku spółek miejskich dzisiaj się mówi tylko o możliwości wejścia i skontrolowania. I tu podam Państwu taki przykład, kiedy była taka dyskusja na początku, pod koniec tamtego roku, gdzie zamierzano pójść krok dalej, czyli nie tylko kontrolę spółek miejskich, ale również kontrola tytułów dłużnych spółek miejskich. Rozpoczął się ogromny wrzask samorządowców, że rząd PiS-u szykuje, prawda, VAT na samorządy. Jest to w żaden sposób stwierdzenie nieuprawnione, ponieważ jak dzisiaj Państwu pokażę, to co się dzieje w spółkach, to jest dramat. Dwa, my tak naprawdę nie wiemy, co tam się dzieje. I ta wiedza organów wykonawczych w samorządach o tym, że żaden pobyt nie może wejść do spółki miejskiej, spowodowała, że tam były ukrywane wszelakie niewygodne wypadki. Tam się lokowało urzędników. Dzięki temu się wykazywało, że nam zresztą w Wrocławiu spada biurokracja, tak? Ponieważ osoba, która została przesunięta z urzędu do spółki, nie jest już urzędnikiem. A nam oczywiście się dzieją cuda w urzędzie, bo my mamy mniejszą biurokrację. Z tym, że mamy 18 spółek. To są pewne zagrożenia. I teraz, mnie osobiście bardzo rozczarował komentarz pana prezydenta Dutkiewicza, który powiedział wprost na te zmiany. Teraz to teściowa będzie decydowała mi, jakie ja mam kupić samochód. To był jego komentarz do tego właśnie, do możliwości wejścia RIO do spółki i badania tytułów dłużnych, tak? Widać, że się bardzo w ogóle boją tych przepisów. To spowodowało, że niestety, ale wycofano się z projektu badania tytułów dłużnych. I niestety RIO nie będzie mogło badać ich celowości. Takie kompetencje ma NIK na przykład. Jako jedyny podmiot, który może wejść do spółki i zbadać celowość wydatków, tak? To też dlatego wszelakie bardzo ciekawe informacje my wiemy tylko po kontroli NIK-u. Czyli tyle z płaszczyzny prawnej i teraz cóż się stało w tym roku, tak? Zbadałem sprawozdania spółek i musimy teraz jakby też dwa pojęcia rozróżnić. To jest, po pierwsze, to jest strata, która bez
występuje na w ciągu roku, tak, czyli strata na działalności od zadłużenia spółki. Tu będę operował pojęcie z ekonomii, ponieważ to jest twór prawa prywatnego, taka spółka, czyli zobowiązania. Czyli dzisiaj spółki generują zobowiązania oraz mogą generować stratę. Na przykład spółka, która w ciągu roku zaciągnęła dług, powiedzmy na jakąś inwestycję, może jednocześnie ze swojej działalności gospodarczej ponieść stratę. Może tak być. To też te dwa pojęcia rozróżniamy. Wyjdę może od tej straty, czyli wynik działalności, czyli jaki jest wynik tych spółek miejskich de facto przez nas opłacanych. I tak, za 2015 rok 87 milionów straty wszystkie spółki miejskie. W tym samym czasie te spółki wygenerowały 45 milionów zysku. Zatem widzimy, że jesteśmy około 40 milionów w plecy, to niestety musimy pokryć. Jest taki bardzo sprytny instrument, który nazywa się dopłata. Na tym polega, że jest to wydatek bodajże inwestycyjny, gdzie my z budżetu miasta dopłacamy w formie dopłat do spółki. I na przykład jeżeli jakaś spółka ma kłopoty finansowe, powiedzmy musi spłacać długi, w mieście są generowane tego typu przelewy i na przykład w 2014 roku w formie tej formy, tak, poszło ponad 300 milionów do spółek. Widzimy tą skalę, tylko to dodam, że my wydatki inwestycyjne, w którym są już ujęte te dopłaty, wydajemy około 708 milionów rocznie. To są te wolne środki, które możemy wydać na inwestycje. I my już w tej puli to są również wydatki, które idą na dopłaty. Tam się oczywiście tłumaczy, że spółki wydają na inwestycje. Tam my się tam przychodzą panowie prezesi. Tylko my mamy taką świadomość, my nigdy nie rozliczymy w takiej spółce, na co idą publiczne pieniądze. Ja jestem w stanie rozliczyć go z punktu widzenia budżetu Wrocławia, tam jest wszystko jasne i tam się nic nie ukryje, a jak złotówka wpadnie do spółki miejskiej, koniec. To są regulacje rachunkowości, które nie są stworzone po to, by śledzić bieg złotówki. One są stworzone po to, by inwestor wiedział, jaka jest kondycja spółki. Zatem równie dobrze może złotówka wpaść do spółki i pójść na spłatę długu, a następnie powie pan, że ona poszła na inwestycje. Niestety nie jesteśmy z tego w stanie za pomocą narzędzi rachunkowości zweryfikować. I to jest też kolejny mankament. W ciągu 2015-2013 spółki wygenerowały 400 milionów strat. W tym samym czasie 100 milionów zysków, czyli 300 milionów straty jesteśmy. I w większości przypadków my tą stratę pokrywamy z naszych podatków, żeby była jasność. Jest tu owszem również ujęta amortyzacja, no ale pamiętajmy, jeżeli władze miasta zamieniają pieniądz w kamień, który kruszeje z biegiem czasu, no to jest dla nas strata, prawda? I teraz przejdę do poszczególnych spółek. I będę mówił tylko o 2015. World Games funkcjonuje od 2 lat, w ciągu 2 lat same straty. Kumulacja 8 milionów strat. NPK. W badanym okresie 3 lata straty, 80 milionów w sumie skumulowana strata. NPWiK, i to jest... Proszę, NPK pan powiedział? Tak, tak. Ile straty? 80 milionów. I teraz NPWiK, bardzo ciekawa rzecz, proszę Państwa. 45 milionów zysków w ciągu 3 lat, 3 lata zysku. I teraz, nie wiem, czy Państwo pamiętacie na początku... A jakie są zwinięte skupu? Miejskie przecież... Wodociągu i komunikacji. Na początku 2014 roku była podwyżka wody.
która nie była ekonomicznie uzasadniona, ponieważ spółka, jak widzimy, generuje zyski. Dwa, spółka oddaje do miasta dywidendę. I też powiem taką ciekawostkę Państwu, że ta spółka jest najbardziej zadłużona, bo ona ma miliard sto zobowiązań. To jest fabryka? Tak. Na dzień 31 grudnia 2015 roku. Co przez to można rozumieć? Mamy dwa alternatywne jakby rozwiązania. Po pierwsze, albo NPK ciągle inwestuje, tak? I jednocześnie ma zyski z działalności operacyjnej, czyli pozyskuje z nas opłaty, prawda? I inwestuje. Druga, mówię hipoteza, bo to jest hipoteza, może być tak, że ta spółka może być wykorzystywana, jako że ma najlepszą płynność właśnie do pozyskiwania kredytów dla miasta. Czyli NPWiK jako jedyna z tych wszystkich spółek, która generuje takie duże zyski, tak, w banku ewidentnie może pozyskiwać fundusze. Zresztą była taka afera w 2013 roku, że NPWiK zatrudniała ludzi ze Stadionu Miejskiego. Jak dobrze pamiętam, było takie coś, że właśnie, a dwa, że ta spółka udzielała pożyczek innym spółkom miejskim. I na argument na sesji Rady Miejskiej, dlaczego tak się dzieje, pan prezes powiedział, że on by nie życzył, żeby ktoś miał takich przyjaciół jak my, bo on w potrzebie pomaga. Taka była argumentacja, to jest, czemu dał pożyczkę. Dalej. ZO. 16 milionów strat w ciągu 3 lat, ciągle straty. Dalej. Wrocławskie Centrum Treningowe Spartan. W ciągu 3 lat same straty niecałe 2 miliony. Wrocławska rewitalizacja w ciągu 3 lat 2 lata straty, 1 rok na plusie, ogólnie niecałe 100 tysięcy straty. Wrocławski Park Wodny w ciągu 3 lat 2 lata zysków, 1 rok straty, w sumie 3 miliony zysku. Wrocławskie Mieszkania w ciągu 3 lat 2 lata zysków, w 1 roku mieli stratę, ogólnie niecałe 80 tysięcy na plusie. Dochodzimy do bardzo ciekawej spółki. Wrocław 2012. Proszę Państwa, 150 milionów strat. W ciągu 3 lat same strat. Oni generują... Dalej to działa? Działa, działa. Oni generują w ramach, roku około... Teraz już schodzimy, tak? Od 60 do 40 milionów straty w roku. Banki na to pozwalają. Zaraz wytłumaczę Państwu, jak to zostało rozwiązane. Ta spółka zajmuje się tylko tym obsługą stadionu, żeby było jasność. Więc widzimy, że no, strata jest przytaczająca i to jest taki nasz lider wrocławski. Jak to jest ujęte? Wrocław, jak mówiłem, nie mógł dostać na to kredytu, bo to po prostu nas przerasta. Banki wymyśliły taką ciekawostkę, że jest miasto, jest bank, jest spółka. Jako że miasto nie może z powodów prawno-finansowych i dwa, nie może poręczyć za spółkę, bo są przeszkody prawno-finansowe, jest podpisana umowa wsparcia. Czyli spółka dostaje pieniądze od banku, a bank się tak zabezpiecza, że w razie W... Miasto, ale to nie może być klasyczne poręczenie czy gwarancja, bo by nam to weszło do limitu zadłużenia, a my nie możemy, tak? I de facto jest tak, że nigdy miasto się nie zobowiązuje do pokrycia straty, ale miasto mówi, że w tym okresie kredytowania my będziemy ich stale wspierać, tak, dopłatą. No i to, ta dopłata oczywiście idzie na spłatę długów. I dlatego właśnie banki tak się zabezpieczyły i był szereg umów tego typu, tak? Dalej. Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego w ciągu 3 lat mają same zyski 15 milionów na plusie. Wrocławski Park Technologiczny w ciągu 3 lat 6 milionów zysków, ciągle zysk. Hala Lodowa 3 lata straty, ogólnie 29 milionów plec.
29 milionów? Tak. Hala. Wrocławskie Centrum Badań to jest w ciągu 3 lat, 2 lata straty. W ostatnim roku mamy zysk, zaraz powiem Państwu czemu, ogólnie 7 milionów straty. Ta spółka będzie niedługo przejęta przez Skarb Państwa. Dlaczego? Władze miasta porwały się z motyką na słońce. Pozyskały fundusze europejskie, gwarantują, że ta spółka, bo to jest taki typowo finfan, jeżeli chodzi o badania naukowe, tak? Głównie o nowe technologie, będzie funkcjonować na określonym poziomie. Nas jako miasto na to nie stać. I jest teraz ryzyko, że będzie trzeba 800 milionów oddać do Unii, bo my tego nie wykorzystujemy. Jest taki właśnie pomysł, by te środki uratować, żeby teraz to właśnie Skarb Państwa przejął tą spółkę i dzięki temu zagwarantuje funkcjonowanie, że no w ogóle wiemy, że już 40 milionów EIT dostało od ministerstwa chyba rozwoju, z tego co ja kojarzę. Ale warunek był taki, że oni nie mogą mieć długów, dlatego w tym ostatnim roku pewnie księgowo wyszło, że jest, nie ma straty. Ekosystem w ciągu 3 lat same zyski i tu mamy 500 000 zysków. Wrocławskie inwestycje w ciągu 3 lat, 2 lata zysków, rok straty, ogólnie niecałe 100 tysięcy zysków. To są główne spółki w mieście. I jest troszkę więcej, ale miasto nie ma pakietu większościowego i na przykład pod lotniczy, miasto tam ma 49%, nie ma większości, więc o tym tutaj nie będę mówił, ale w porcie mamy około 300 milionów zobowiązań. Czyli to jest jakby jedna część analizy. Sytuacja się pogorszyła w stosunku do tamtego roku. Wynika z tego faktu, że w tamtym roku jak badałem skalę strat zobowiązań, nie strat, zobowiązań, to było około 3,3 miliarda zobowiązań. Dzisiaj mamy już 3,6. Jakbyśmy dodali port lotniczy, podchodzimy pod 4. Ale mówię, gdybyśmy dodali, ja tego nie sumuję, ponieważ to jest, tutaj nie ma większości, oczywiście no, szefem Rady Nadzorczej jest prezydent Wrocławia, ale... Śląsk Wrocław jeszcze sportowa spółka akcyjna. Tak, Śląsk Wrocław, on ogólnie notuje na plus. Jeszcze PWiK. Tak, i tu właśnie, bo rozdzielajmy Śląsk jako Śląsk oraz stadion. Na przykład jest też tak zrobione, że na przykład za mecze w ogóle ze Śląska nie dostaje Śląsk, tylko stadion. Bo tutaj narracja sukcesu, że stadion podobno już na siebie zarabia. A to, że się pisiory czepiają, to jest wina amortyzacji. No bo amortyzacja jest, no. Ale pasmo sukcesu, by się przypadkiem na sesji wygadali, że wszystkie przychody z biletów idą do spółki 2012. Jest tych spółek troszkę więcej, tak? Tylko mówię, to są takie jakby kluczowe, które Państwo jakby obrazują całą tą sytuację, tak? No, skala operacji finansowych jest olbrzymia. Tak jak mówiłem, w budżecie mamy długów na 2,6, no tu podchodzimy po 4 miliardy. No to tutaj jest naprawdę, jak to zobaczyłem, to tak pół dnia chodziłem, nie wiedziałem, co w ogóle powiedzieć, tak? Bo tu wiedzą Państwo to. To nie jest tak, że mamy jakąś taką większą zdolność kredytową. Jak już mówiłem na początku, wolnych środków do wykorzystania mamy powiedzmy około 700 milionów. Jeżeli my to przeznaczymy na spłatę, to nie będzie inwestycji w drogę w danym roku, nie będzie remontów, niczego. A wiemy, że przepisy nam tego zabraniają. Zatem spłatę tych długów możemy pobrać z dwóch źródeł, z Państwa kieszeni na przykład. To też możemy tłumaczyć, dlaczego NPWiK podnosi cenę za wodę. Mamy planowaną podwyżkę czynszów. NPWiK planuje podnieść znowu cenę wody? Nie, ale znaczy nie chciałbym
Wodnia już chyba dosyć. Nie chciałbym mówić o przyszłości. W tym roku nie. W tym roku już nie mogą tego zrobić, ale nie mogę Państwu zagwarantować bezpieczeństwa na przyszłość, ponieważ z tego, co mówił Pan Prezes na jednym spotkaniu, oni mają podpisane taką umowę. Umowę z Bankiem Szwajcarii bodajże. I ta umowa kształtuje nam stawki podwyżki cen za wodę. Czyli nie jak niby nie my, chociaż nie do końca moim zdaniem, czyli wszelakie podwyżki wynikają właśnie z tej złej umowy, którą bardzo chwalili. De facto ona ma bardzo niskie, prawda, oprocentowanie. Ale powiem tak, nie mogę Panu uspokoić. Bo w tym roku z pewnością nie. Mamy w przyszłym roku rok wyborczy, więc nie spodziewam się. Ale już po wyborach, moim zdaniem, taka podwyżka może wystąpić. Aczkolwiek mówię, że nie ma powodów natury ekonomicznej, które by mówiły, że ta podwyżka jest niezbędna. Dlaczego? Ponieważ te spółki, jak już tak wchodzimy jakby w sens w ogóle, tak, one de facto nie muszą być. Dlaczego? Ponieważ typowym takim podmiotem budżetowym dla tego typu rzeczy to jest zakład budżetowy. On ma właśnie wykonywać odpłatnie zadania. Ale o co, gdzie tu jest w ogóle problem? Zakład się nie może zadłużać. Zakład wchodzi wszystkimi wydatkami do budżetu miasta. Tam wszystko widać. I dlatego o sens bytności tych spółek, które w ciągu tych 3 lat, co badałem, mają ciągle straty, ja sensu ekonomicznego nie widzę. Również nie widzę sensu prawnego. One powinny być przekształcone w zakład budżetowy. Ale co to spowoduje? Kadra menedżerska straci pracę. Obsługa prawna straci pracę. Zwiększy nam się w mieście współczynnik biurokracji i byśmy się dopiero dowiedzieli, jak my wyglądamy na tle innych miast. Prawda? I z tego właśnie powodu uważam, że nie będzie tego przekształcenia, aczkolwiek ono powinno być. To jest w ogóle moje pytanie, jeżeli chodzi o MPK, kiedy jest, no powiedzmy tak, MPK nigdy nie będzie generowało zysków. My możemy się starać o jak najmniejszą stratę, ponieważ taka jest specyfika tej działalności, tak? Do transportu będziemy musieli zawsze dopłacać, tylko pytanie o skalę. No, my byśmy bardzo chcieli, żeby ta dopłata była jak najmniejsza. Zatem nie ma powodu, by to była spółka. To należy przekształcić zakład budżetowy, tak? I żeby tak w ogóle było przez wiele lat. To był zakład budżetowy, on funkcjonował. I tam nie było kłopotów, tak? Ale oczywiście, no, mamy kadrę zarządzającą. I tutaj, że tak powiem, no sensu nie ma w takiej formie. Natomiast tańszą formą są zakłady. My na przykład za te 400 miliardów straty płacimy rocznie 3,5 miliona wynagrodzenia dla członków zarządu na przykład. Gdzie utrzymanie szkoły to jest około 1,5 miliona na przykład. Czyli my wynagradzamy taką sumą, nie mówię o premiach, bo to w ogóle jest poza tą dyskusją. Czyli większość tych spółek powinna właśnie być przekształcona. No ale oczywiście no, dochodzimy do ściany. Na moje pytanie pan wiceprezydent powiedział, no ale ja się nie będę mógł zadłużać. On to powiedział bardzo oficjalnie przy sali sesyjnej, to mi ręce opadły. Powiem tak, odpowiedź mnie przerosła, bo do tego jakby zmierzałem, że oni to robią. Robią to legalnie w tym sensie, że jest dziura w prawie. Ale jest to działanie etyczne, naganne. To się nazywa obchodzenie limitów zadłużenia i to nie jest zjawisko pozytywne. To, że prawo za to nie kara, nie oznacza, że my jako wyborcy mamy to tolerować. Wręcz przeciwnie, my tego nie możemy tolerować i to należy negować, bo to są zjawiska patologiczne. Ale nie ma sankcji karnych, tak? I tu mówię, że tutaj miasto nie robi nic wbrew prawu, robią to po prostu zgodnie z prawem. Bardziej to jest luka prawna, której też jest teraz bardzo trudno, że tak powiem, ją załatać. Dlaczego? Jeżeli my dzisiaj założymy, byśmy podciągnęli te spółki pod budżet miasta, to wiedzą Państwo, to budżet nie będzie uchwalony. No bo te 4 miliardy plus 2,6, on to jest prawie 7, tak? To
Utrzymania są gdzie rozwiązane. No w takim wypadku... Komisarze. A czy budżet nie będzie uchwalony? Dwa. Rio weź nie uchwali tylko zadania obowiązkowe, a kto to będzie spłacać? Wówczas wysypie się cały w ogóle ten system, tak, tych spółek i zaczną do miasta pukać wierzyciele. Na przykład banki. I mamy umowę, co jest z wami? No skoro przyjęliście spółki, to też zobowiązania, tak? No i spłacajcie. No i teraz nagle, jak sobie to państwo wyobrażacie, spłacić 4 miliardy złotych. Gdzie nasze dochody to są w ciągu roku 3, a jak pokazałem, stopień, tak powiem, determinacji prawnej powoduje tych niektórych naszych wydatków, na przykład edukację, że możemy spokojnie dysponować około 700 miliardów z 4. Z 4. Reszta wynika z przepisów prawa. Milionów. Miliardów. Miliardów. A czy mówię, jest 700 milionów z 4 miliardów. Reszta jest sztywna. A my tutaj się jeszcze dodatkowo usztywniliśmy, tak? Ponieważ to są zobowiązania. To nam budżet usztywnia. Teraz tak, nikt tego nie włączy do ustawy o finansach publicznych, bo by wszystkie duże miasta nie uchwaliły budżetu. Dwa, banki by zaczęły pukać. I teraz tak, mogli sobie na to pozwolić, by taką małą gminę na Pomorzu zlikwidować. Kto połknie Wrocław? Kto połknie Poznań? A dwa, kto połknie Warszawę? To Wrocław, Kobierzyce, a Poznań, Tarnowo, Podgórze. Bo powiem państwu, że jednym argumentem, dla których w ogóle nawet nie włączono zadłużenia w ogóle szpitali do oficjalnego długu miasta, bo są wyłączone miasta, jak ma miasto. Jest to, że... Podstawie? Proszę? Na jakiej podstawie? Podstawie, mówimy o wyłączeniu. Ale miasto nie ma szpitali. Jaki ma szpital? Nie. Miasto... Państwa, miasto prowadzi własne jednostki medyczne. Ale nie szpitale. Nie ma szpitala. Nie chciałbym się teraz z panem kłócić, co my rozumiemy przez szpital. Dla mnie jednostka medyczna, która leczy, która przyjmuje i ma programy medyczne, to jest szpital. To... Nie. Szpital to szpital, a przychodnie, leśnictwo otwarte to jest inna kategoria. Okej, to powiedzmy, że te jednostki medyczne, tak? Właśnie chciałem zapytać. Ale jeszcze zanim tak. Pójść pytania będą poprawione. Ja nie jestem specjalistą od szpitali, dla mnie to ogólnie, tak? Bardzo to... Później będą pytania. Tak, dobrze. I już na tym poziomie był problem, bo właśnie Warszawa by się nie dotknęła tylko z powodu tych jednostek letniczych. Nie będą w szpitali. Tylko z tych powodów, bo powiem panu, że powiat prowadzi szpitale, a Wrocław jest miastem na prawach powiatu. Więc Czernica ma swój szpital. Proszę? Czernica? Czernica? Ale można. Przepraszam. Dobrze. Ja widzę, że emocje tutaj są takie pierwszorzędne na sali. Już z tego powodu, jakby to nie było liczone. I to właśnie chodziło głównie o Warszawę. Nie było mowy o spółkach miejskich, więc należałoby się spodziewać, dziękuję, że ta zmiana prawa nie nastąpi. Nie dlatego, że nikt jej nie chce, tylko że są już takie, że tak powiem, zaszłości, że po prostu byśmy tego bardzo nie chcieli. Ale to nie oznacza, że my jako wyborcy nie możemy się wymagać od władz Wrocławia tego, by przekształcały z biegiem czasu te spółki, by spłacały długi i nie zaciągały. W tamtym roku był delikatny spadek zadłużeń, czyli oni więcej spłacili. Nie wiem dlaczego w tym roku jest taki duży wzrost. Jest on około 400 milionów złotych. Znaczy w tym, czyli w 16. Bo teraz pamiętajmy, ja mówię trochę o przeszłości. Dlaczego? Ja badam bilans, który spółki złożyły na dzień grudnia każdego roku. Teraz mówię państwu do grudnia 2015, ponieważ za ten rok spółki dopiero, prawda, on jest w trakcie zatwierdzania. One gdzieś w KRS-ie będą w okolicach połowy roku. Czyli mówię państwu na stan
na grudzień 2015 roku, bo do tego mamy dostęp, czyli w 2015 nastąpił wzrost zadłużenia, w 2014 spadek w stosunku do 2013 to było około 300 milionów. Tu się z tego bardzo cieszyłem, że my spłacamy, bo tak właśnie na zadłużenie już schodzimy. I w 2015 nastąpił nagły wzrost i powiem Państwu dlaczego. 250 milionów MPWiK nagle dociągnęło zobowiązań. I to jest coś, czego ja się będę bardzo przyglądał, bo nam tłumaczono, że my wchodzimy w okres spłaty tego kredytu, które miasto faktycznie wzięło na budowę kanalizacji. Ja rozumiem, że jak my wchodzimy w okres spłaty, to my spłacamy. Ja nie wykluczam, że tam nie ma spłaty, tak? Ale jakby efekt jest bardzo dziwny, no bo nagle nam zobowiązania rosną, chyba że jest tak, że po prostu zadłużyliśmy się po to, by obsługiwać to zadłużenie, które tam gdzieś musimy spłacać. No ja mogę tylko gdybać, ponieważ pamiętajmy, że ja tak naprawdę nie wiem, co się dzieje w spółce. Ja mam, badam wyciągi z KRS. To są tabelki, to są czyste liczby, tak? No to jak wiemy z wielu programów, jak to się mówi o kreatywnych księgowych, dopóki właśnie radni nie będą mogli wejść do spółek, to jest takie wróżenie z fusów. Bo też o tym jeszcze nie mówiłem, ale powiem. Komisja rewizyjna, w której jestem członkiem, nie może wejść do spółki miejskiej. Ja to wnioskowałem 3 razy. Był pan prawnik na komisji, mówił, nie, radni nie możecie, przepisy wam nie pozwalają. To też te spółki są totalnie poza kontrolą. Teraz, jeżeli ta zmiana przejdzie, że chociaż TRIO będzie mogło przynajmniej dokumenty przeglądać, tak, kontrolować, to dużo da w sensie motywacyjnym dla władz miasta, żeby w końcu zająć się tymi spółkami. Ja nie wiem, czy ja czasem zbyt dużo nie mówię. Może teraz bym dał Państwu jakiś czas na pytania. Bo na istotę już powiedziałem, tak jak mówię, 2013 3,5 miliarda zobowiązań, 2014 spadek do 3,3, 2015 3,6. I to jest bez portu. W porcie jest około 300 milionów, ale tam jest w połowie nie miasto, więc tego nie liczyłem. I też taką rzecz, którą warto powtórzyć, to jest wykorzystywanie luki w prawie. Za to my nie możemy rozliczać. To jest poddane kontroli społeczną, czyli my jako świadomi wyborcy możemy się domagać, żeby miasto w ten sposób nie zaciągało zobowiązań.